Ty, jest jakiś nowy kanał, TikTok, śmieszne momenty, ale po polsku, że z polskich shoterów, tak? Tylko, że ma 9 miesięcy ten film, ale nie widziałem tego filmu nigdy. TikTok, śmieszne momenty, Polska. Nie widziałem nigdy tego. 100K wyświetleń, może być ciekawe, ok? Dla widza. Ale czekaj, bo to ma być serio śmieszne momenty. Czy serio What you been śmieszne? fucking da? I don't fucking know. Ya da na ya stara. And I don't know da da. Nka. Ej, daj mi też jedno ciastko. Spadaj, to moje. Mamo, Szymon nie chce mi dać ciastka. Szymon, proszę się podzielić z siostrą ciastkiem. Dawaj, dawaj. Eluwina jesieniary, dzisiaj teścik orężady z taką małpą. W środku biały proch. Uwaga, testuję. Lipka kwaśna, 6 na 10. Nie oglądamy tego, nie dam rady, serio. Ja pierdzielę, jest serio ciężko. Naprawdę jest ciężko, dawno nie... Dawno tak ciężko czegoś nie oglądałem na YouTubie albo TikToku. Czy tylko mnie to nie śmieszy? Wszystkich. Nie, czy nikogo. To nie śmieszy. Nie, nie oglądamy tego, nie dam rady, przysięgam. Dawno nie widziałem czegoś tak ciężkiego do przebrnięcia z widzami. Naprawdę, nie da się tego w dupę oglądać. To nie jest nawet cringe, bo jeszcze cringe rzeczy to mogą być, że się śmiejesz, bo jest takie cringe, wiesz o co mi chodzi. Ale to w dupę. TikTok cringe hyper. Tu już musi się. Dobra, zaryzykujmy, ale nie wiem, boję się, że umrzemy, widzowie, serio się boję, o życie. Twitch, słuchaj, to jest na YouTubie, na TikToku, wszędzie, czyli family friendly, jest. Ja pierdolę. Ja pierdolę. 24 hours with me and I couldn't say no. What would we do? Youngin, I'd tell you to get on the boat with your sister. We're going fishing and we're going to have a little family meeting. We're going to set up some life goals for all y'all. This is getting ridiculous. Y'all too pretty to need to get attention on some on TikTok. Is he study? Tej typiary? Na TikToku się z nią komunikuje? No widzowie, chcieliście to oglądać, to puściłem dla widza. A co tu w dupę chodzi? Oh my god. Sorry, no, I'm ugly. Oh yeah, I love disabled people. Then wipe my butt. Wipe my stinky, poopy, disabled butt. And I expect eye contact. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro. Ja pierdziele, co się dzieje? Co to było? Nie, nie, nie cofam. Wait, I have to show. The first word that comes to your mind when you look at me. I might regret this. This is spieprzony. Czemu? Czemu wy to nagrywacie? Dupa! Co się dzieje? Tell me you're a furry without telling me you're a furry. Don't worry, kids. I'll go first. And one last thing. You don't need a fursuit to be a furry. Enough said. Co ty robisz? Nie no, Jackson żyje? And that's how you Nie wytrzymam. Where
Where's your mind at? Toothy? Yeah, I know you're sus. Crewmates when I'm the imposter. To my teraz. Crewmates when someone else is the imposter. To my widzę. Yeah, you always think it's me, but turns out it was somebody else. Judge, you'll be excused. Blue, why? Judge, Boże, co się dzieje? You seem kind of sus. To my naprawdę. To my. Co się dzieje? This filter shows you how people see you. Oh my gosh. I can't believe I'm a ni- Boże! Dobrze, że ucięli, naprawdę, dobrze, że ucięli. Pisałem, przepraszam Twitch, ale... Ja pierdzielę, no skąd ja miałem wiedzieć? Poza tym on może chyba. Naprawdę, on może, prawda? Wings, chicken wings, flabby boobies on me. Matka telefon odkryła. Nie wytrzymam. Boże! Jezu, nie wytrzymam dłużej. 12 minut, jak my w ogóle... No, nie oglądamy już TikToka, widzowie, kompilacji. To jest za trudne, albo, nie wiem, no cringe kompilacja, ja się czegoś innego spodziewałem. Innego rodzaju cringe'u, to jest w dupa, to jest za dużo, naprawdę, albo za rzadko takie rzeczy oglądamy. Nie wiem, o co chodzi. Już, nie wiem. Crazy, w dupę. Szalone challenge na TikToku. Ale trochę się boję tego puścić. To A plus 18? Tak? O dziwo nie ma. To jest jeszcze bardziej cringe? Wiesz co? Właśnie może z tej strony trzeba podchodzić do TikToka. Patrzeć najgłupsze challenge na TikToku. I wiesz, to jest trochę inne spojrzenie na TikToka od innej strony. Może to jest dobre podejście. Four girls don't seem to be afraid of anything. It's because we've been doing death-defying stunts just to reach our cabinet since we stopped growing at 10 years old. If you ever wonder why short girls don't seem to be afraid of anything, it's because we've been doing death-defying stunts just to reach our cabinet since we stopped growing at 11 years old. Coraz większa. It's because we've been doing death-defying stunts just to reach our cabinet since we ever wonder why short girls don't seem to be afraid of anything. Teraz się nie zmieści w ekranie. Boję się o nie. Why short girls don't seem to be afraid of anything. Ja pierdzielę, ty serio na TikToku legalny. To wie. Trochę mnie to przeraża. Ale w sumie Twitch nie lepszy, więc... Dobra, oglądamy następny challenge, bo nie wytrzymie. Za dużo. I'm about to do something really dumb, so I'm gonna take you on the journey with me of filing my teeth. So I've been seeing this TikTok trend all over the internet, and I'm here to debunk it. Should you file down your teeth with a nail file? Here's what we have to remember. Czy co, napiłuje sobie zęby? To jest jakiś... Is our teeth are made up of layers. Widzowie! Prawie jakbym Twitcha oglądał. Nie no, TikTok nie jest lepszy, znaczy Twitch nie jest lepszy, widzowie, to samo jest na Twitchu, w dupę, to samo. Tu się nie ma co śmiać, trzeba płakać, co się dzieje. TikTok i Twitch to jest to samo tak naprawdę. Gdzie my ominęliśmy? Aluj. Co to jest? Jak najbardziej zwariowane challenge. No. Wariatki. Najbardziej szalone. Dobra, następny, widzowie. Wstań. In the olden days, this woman would have been tied to a stake and burned alive.
Boże! Serio, to jest dla dzieci aplikacja? To jest... Widzowie... Od ilu lat jest TikTok? Przecież Facebook jest dla starszych ludzi chyba. W sensie Facebook jest od ilu? 13, tak? TikTok... Co się dzieje? Cross your eyes, look up, and stick your tongue out all at the same time. Did you know that you can't cross your eyes, look up, and stick your tongue out at the same time? Ty... Jak nie mogę. To jest na takiej granicy, wiesz, że kręcisz, wiesz, porno po prostu, ale jednocześnie nie kręcisz go, bo to jest na TikToku. Ciężka sprawa, ale w sumie co, Twitch to samo. YouTube, no to jest na YouTubie i jest legalno. Dobra. No nie wiem, czy to już nie jest podbana. Ja pierdzie. Serio, no nie być. Czemu? No nie mogę, co się dzieje? W dupę. Ona tylko pije wodę. Co jej zrobisz? To normalne, przecież pije tylko wodę. O co ci chodzi? Nie może pić mleka? O co ci chodzi? Na stronce, którą ma w linku, pijesz czochy. Może też zobaczymy Zara. W sumie to powinno też być legalne. Co to jest? Ludzie szczają. Nie można pić czochów na TikToku? Wolność słowa zabrana. Dobra, co jest najbardziej zwariowane na... Ja pierdzielę. No co, ona nic nie robi przecież. O co ci chodzi? O co ci chodzi? Przecież ona się tylko popluła. To normalne. Nie wiem co gorsze, te cringe rzeczy czy to. Ciężka sprawa. Ty, wydaje mi się szczerze, że to jest gorsze niż jak one by zostały gwiazdami w porno. Szczerze. Bo tam chociaż się nie oszukują. Każdy wie co ty robisz. Idziesz oglądać te filmy w jednym celu. Tak? A to co one robią na pieprzonej granicy i to jeszcze dzieci 13-letnie oglądają, wiesz o co mi chodzi. To jest serio popieprzone. To jest popieprzone fest. Naprawdę, no ja nie wiem jakim cudem to jest legalne i można to tak sobie robić, ale to jest chore. To są aktorki porno, te co tutaj są? Szukają nowej widowni. Czy TikTok degeneruje mózg? Fajna nazwa filmiku. No nie wiem, ja nawet nie muszę tego oglądać, w dupę. Przecież po tym co zobaczyliśmy... Słuchaj, po tym co zobaczyliśmy, to jest oczywiste, że to degeneruje mózg. Co ty sobie myślisz? Zwłaszcza, że to jest dla dzieci. Jakieś dzieci 13... No, co ja pieprzę? 13 lat TikTok, przecież oczywiste jest, że młodsze osoby tego używają, bo jest giga popularne. I na nie ma to wpływ większy niż na starszych. Więc no, co ty sobie myślisz? Oczywiście, że to rozpieprze ci łeb. No, Twitch nie jest lepszy niż TikTok. Masz rację. Ja pierd... I to jest problem, bo... Widzicie, ona niby siedzi tylko w wannie i nic nie robi. I myślisz sobie tak, no to jest normalne. Przecież to każdy z nas się myje w wannie, czy tam pod prysznicem. Ale wiesz o co w dupę tu chodzi. To jest właśnie to siedzenie na tej pieprzonej granicy. To jest ciężka rzecz, widzowie. Nie, to jest popieprzone, naprawdę. Ty, Twitch banował... Za różne gówna, serio za głupoty, za jakieś przypadkowe rzeczy. A na takie coś po prostu pozwala i ma to w dupie. To jest tak popieprzone. Ale teoretycznie widać, że Twitch idzie, widzowie, w coraz to bardziej takie bezpieczne zachowania. I że banuje za coraz to głupsze słowa, takie wiecie, że żeby się nawet nie kojarzyć z czymś złym. A jednocześnie
pozwalają na coś takiego. Czemu? Przecież to jest gorsze. Wyobraź sobie, siedzi taki sponsor, powiedzmy, prezes Lay's, chipsów, i siedzi tak. I myślicie, że na co się oburzy? Że jakiś typ wyzwie kogoś w internecie, że jest otyły, tak specjalnie mówię, że ma nadwagę, o, bezpieczne słowa, tylko on to powie brzydziej. To myślicie, że prezes Lay's obrazi się na to? Czy jak wejdzie przypadkiem na stream i zobaczy, że goła baba siedzi w wannie, ale jeszcze z tego zarabia pieniądze na Twitchu? Na co się bardziej prezes Lay'sów obrazi? Który chce kampanię zrobić na Twitchu marketingową i giga pieniądze wpompować w platformę. W dupę, no. Poza tym jemu zależy, prezesowi Lay's, na ludziach, tak, bo oni to jedzą. Więc powinien się nawet cieszyć, że tacy są. Przecież nie, może on się obrazić, bo on powie tak: kurde, oni przez moje chipsy są tacy. To nie mogą im powiedzieć, że są tacy, bo wtedy się skapną i przestaną je jeść. Macie rację, widzowie. Prezes Lay's jednak woli wannę. Powiem wam tak, szczerze, widzowie. Każdy sobie zdaje sprawę, każdy, że jak dzieciak, nawet 13-letni, będzie chciał, to będzie wiedział, co wpisać w internecie, żeby to zobaczyć. To jest oczywiste. Tylko właśnie lepiej byłoby chyba tak, jakby te serwisy były od tego, a Twitch, tupe TikTok, YouTube były bez tego. Prawda? Wtedy ludzie, którzy przypadkiem na to wpadną, tego nie zobaczą. A na TikToku, no to ma bardzo duże zasięgi przecież. To prawda. No ale co zrobisz? Chcę zostać politykiem i na tym oprzeć swoją kampanię. Na banie TikToka. Myślę, że łatwa rzecz, żeby zostać wybranym na jakiegoś posła. Pieniądze potem zabierać. Tam wiesz, wydaje mi się, że te baby na TikToku, to one mają tak, że tak 1% skrupułów, że tak, kurde, nie chcę, żeby wszyscy widzieli. To może będę tak na granicy, że dużo zarabiam, ale jednocześnie ja nic przecież nie robię. Jest sens. Nadal mogę jeździć do rodziców w niedzielę na obiad, bo przecież ja nic złego nie robię na TikToku. Proste. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!